Siemanko, witam przy czwartku, na bieżąco dzisiaj niestety. Walczyłem z filmem od samego rana, bo rano powinien zawsze rano mam film złożony, już gotowy, tylko go później wrzucam, a dzisiaj niestety przy odtwarzaniu jakiś czarny ekran się wrzuca i jest padaczka, także nie wiem co się dzieje, jakiś błąd się wdał, czy to laptop, czy to program. Będę musiał to ogarnąć, zobaczyć jak na spokojnie wieczorem może. Także co, no wczoraj co zrobiłem, może pokażę. Futrynka została wstawiona tutaj, płyty dokończone zostały też, jeśli chodzi o płyty, mamy to skończone. Dzisiaj sobie przyniosłem jeszcze brodzik, żeby sprawdzić, gdzie ten odpływ będzie. Nie wiem, czy mi nie wyjdzie na tym, na legarze, przez to, że jest jakoś tak dziwnie cofnięty w tą stronę ten Chińczyk. Przeważnie było tak, że jest dalej ten odpływ, a tutaj jakoś on jest taki, nie wiem, bardziej do środka wciągnięty. Myślałem, że będzie dalej, no ale nie jest, więc... Coś tu trzeba kombinować. Syfon też taki tragiczny jest tak naprawdę. Będę musiał poszukać, czy nie znajdę jakiegoś innego, może nawet kosztem powiększenia tej dziury, tego otworu, żeby on był tu porządny. Mam taśmę do łączeń, także dzięki za podpowiedzi. Zaraz będę z tym działał. Taki plan. Co jeszcze zrobiłem wczoraj? A, podejście tam zrobiłem. Dzisiaj z córką walczę. Razem pomaga mi. Podejście mam zrobione, także tylko płytę na górę i będzie git. No i co? Biorę się za szpachlowanku i za przygotowanie kanalizacyjnych otworów tych wszystkich. Dzisiaj taki mam plan, zobaczymy jak to pójdzie. Już dzisiaj nie będę nagrywał chyba też tego materiału, no bo tak naprawdę nie będzie on zbyt porywający. Mam nadzieję tylko, że dzisiaj uda mi się ogarnąć, tam zobaczę ten cały program, no i czy tam laptop, nie wiem co się tam dzieje. No i wtedy może od jutra coś zacznę znowu nagrywać, zobaczymy jak to będzie. Bo straciłem dzisiaj dużo nerwów, powiem szczerze, przy tym kurde składaniu i czasu też, także nic, to ja się biorę, bo szkoda tego czasu właśnie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.